Szanowni Państwo, temat właściwie związany oczywiście z jak najbardziej z rocznicą Bitwy Warszawskiej, który chciałbym przybliżyć, no dotyczy trzech generałów, ale tak właściwie ci trzej generałowie są tłem do spojrzenia troszeczkę szerzej na całą sytuację związaną z Bitwą Warszawską, z wydarzeniami, które miały miejsce i tego, co jest właściwie prawdą, a co jest fikcją, kto był bohaterem, a kto za bohatera się uważał. Ale też takich, bym powiedział, reminiscencji współczesnych do tego tematu, które mają miejsce i całego szeregu wypaczeń w historiografii polskiej dotyczącej tych wydarzeń, tego wszystkiego, co się wydarzyło. Ja się niezmiernie cieszę, że następuje pewnego rodzaju trend. On jest bardzo widoczny w mediach, bym powiedział, internetowych właśnie, jeśli chodzi o małe stacje internetowe, większe stacje, które próbują docierać do świadomości społeczeństwa i mówić, odkłamywać tą rzeczywistość tej Bitwy Warszawskiej i też oddawać szacunek i hołd tym, którym ten hołd i szacunek przy okazji tej wspominania tej bitwy należy oddać. Ja nie jestem sam, jest takich środowisk więcej. Dzisiaj wiadomo, tego czasu będzie mało wątków, których chciałbym poruszyć, byłoby dużo więcej. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani, to z pewnością na YouTubie można znaleźć inne moje wystąpienia dotyczące chociażby relacji między Piłsudskim a Hallerem, dotyczących właśnie biografii Hallera, też i dotyczących Rozwadowskiego. Właściwie z jedynym z tych postaci, których do tej pory nie poruszałem, był Sikorski, ale ostatnio też przesiadłem i do Sikorskiego. Wcześniej interesował mnie tylko właściwie w kontekście II wojny światowej i próby budowania Federacji Polsko-Czechosłowackiej, a teraz właśnie przy okazji Bitwy Warszawskiej, bo też właściwie muszę powiedzieć, że przyznaję się szczerze, że miałem małą świadomość na temat roli, jaką odegrał i właściwie jak wybitnym oficerem i wybitnym wojskowym był na poziomie nie tylko, bym powiedział, polskim, ale również europejskim i światowym, niedoceniany oczywiście w Polsce. A zacznę nietypowo, bo od takiego, bym powiedział, cytatu, na który trafiłem niedawno w archiwum Ignacego Paderewskiego. Przytoczę fragment listu do Wybora Muśnickiego, do premiera Władysława Grabskiego w sprawie sytuacji na froncie wschodnim z 20 lipca 2020 roku, a więc na dwa dni przed tym, jak generał Rozwadowski obejmuje szefowanie sztabem generalnym Wojska Polskiego i jakby dochodzi do nowego jakby rozdania w tym sztabie i diametralnej jakby zmiany sytuacji, tej niekorzystnej sytuacji na froncie. I Dowbor Muśnicki pisze tak. Doszło do tego, że do mnie osobiście zwrócił się pewien oficer z propozycją złączenia się Dowborczyków i Piłsudczyków w celu zwalczania tzw. Austriaków, którzy swoją liczebną przewagą biorą górę w armii. Szanowni Państwo, w tym liście jest też cały szereg innych zarzutów skierowanych między wierszami pod adresem środowisk piłsudczykowskich, choć słowo piłsudzki nigdzie nie pada w tym liście. Jest mianowicie o tym mowa, na co zwraca uwagę Dowbor Muśnicki, jakby nad samą celowością i sensem wyprawy kijowskiej i wyraźnie wskazuje na to, że uważa, że wszystkich wielkich dowódców cechowało to, że zastanawiali się dokładnie nad konsekwencjami, nad sytuacją geopolityczną pewnych posunięć, nad swoją własną sytuacją i uważa, że tego tutaj nie było i że w tej sytuacji, w jakiej znajdowała się Polska, Polska powinna się bronić na wszystkich granicach i walczyć o granice tam, gdzie istnieje rzeczywiście takowa potrzeba, a nie wdawać się w tą awanturę kijowską. Krytykuje również fakt, że do głosu dochodzą i przejmują kontrolę właściwie w Wojsku Polskim oficerowie no, wiadomej proweniencji, czyli legioniści, którzy są bez wykształcenia wojskowego. Ta krytyka właściwie jest krytyką szerszą, ale co ciekawe, no właśnie, bo pada tutaj ten wątek, którego wcześniej też który nie zwracam uwagi, że oczywiście wiemy o tym, że chociażby, że Haller, że Rozwadowski byli skonfrontowani z Józefem Piłsudskim, ale właśnie ten wymiar ma szerszy, to znaczy on nie dotyczy tylko tych bezpośrednich relacji Piłsudskiego z Hallerem czy z Rozwadowskim w trakcie tej bitwy, jak i po niej, czy jeszcze wcześniej, bo to właściwie te problemy w większości tych przypadków, tych konfliktów zaczynają się one dużo wcześniej, nawet jeszcze przed wojną właściwie, co po niektórych osób, tak jak chociażby Sikorski, gdzie pojawiają się pierwsze zgrzyty, czy Haller w relacjach z Piłsudskim. No ale właśnie o tym, że istnieje pewnego rodzaju myślenie w ogóle w Wojsku Polskim i ten silny podział na te frakcje, to znaczy na frakcje, że legioniści, ci oficerowie uważają, że nie należy ufać tym Austriakom. A co ciekawe właśnie, te wszystkie trzy postacie, o których dzisiaj będę mówił, czyli Sikorski, Haller i Rozwadowski, no to są właśnie wychowankowie szkół wojskowych, austriackich szkół wojskowych. W kontrze do nich mamy ekipę legionistów. Co ciekawe,
Ten trzon właściwie, który zostanie stworzony w okresie międzywojennym polskiej generalicji właśnie z wywodzących się i te ich wpływy ze środowisk legionistów, no to przecież tak naprawdę były trzy brygady. Drugą brygadą zarządzał Haller i właściwie byli to ludzie mu oddani i wierni. Natomiast pierwsza brygada oczywiście można było powiedzieć w całości była pod wpływami Piłsudskiego. Trzecia była mieszana, no ale oczywiście większość była też za Piłsudskim. Ale nawet jeśli przyjmiemy, że te dwie brygady średnio miały licząc około po 5,5 tysiąca, powiedzmy, no to szacujmy, że było gdzieś, powiedzmy, przetrwało tą wojnę, te wszystkie czasy walki o granicę, 10 tysięcy legionistów. I szanowni państwo, z tych 10 tysięcy legionistów aż 44 generałów się nam, że tak powiem, napłodziło, namnożyło. Można by powiedzieć, że Piłsudski otaczał się samymi geniuszami. I oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo tak nie było, ale to pokazuje to parcie tego środowiska na te najwyższe funkcje, bym powiedział, wojskowe w państwie, wojskowe, ale też i polityczne, bo po przewrocie majowym to wskrzętnie wszystko, prawda, łączono. I na spychanie, marginalizowanie ludzi z innych ośrodków, no oczywiście Austriaków, bo oni byli najliczniejsi, jak to się mówi, to Austriaków mówię tutaj oczywiście kolokwialnie, bo to byli wybitni polscy patrioci, ale tylko dlatego, że zaczynali swoje kariery w wojsku austriackim i przede wszystkim mieli przeszkolenie wojskowe, no to byli właśnie marginalizowani i spychani na boczny tor. No, tak naprawdę niewielki tylko stopień pochodził też, tak jak Dowbor Muśnicki był tego przykładem z zaboru rosyjskiego, tej generalicji i tych oficerów, bym powiedział, właśnie prowiniencji rosyjskiej i bodajże 1,5%, czyli raczej tam jakieś jeden czy dwóch może generałów, którzy pochodzili z armii niemieckiej, więc te dysproporcje były takie, że mimo, że tych z austriackiego było najwięcej, to jednak no, systematycznie tą pracą, bym powiedział, nie u podstaw niestety, tylko tą pracą taką w duchu cywilizacji turańsko-bizantyjskiej. Te środowiska najpierw legionowe, a później już sanacyjne, no po prostu przejmowały kontrolę w brutalny często sposób nad Wojskiem Polskim. Szanowni państwo, przechodząc do meritum, bo czasu mało. Rozwadowski, tak jak powiedziałem, zostaje szefem sztabu generalnego 22 lipca 1920 roku. W jaki sposób zostaje? Ano właśnie zostaje ściągnięty z placówki. Właściwie był przedstawicielem tutaj polskiej placówki dyplomatycznej we Francji, gdzie wylądował właściwie w cudzysłowie w nagrodę za obronę Lwowa. No właśnie za to, że się postawił, że mógł, że tak powiem, za dużo zyskać w opinii publicznej. Piłsudski wysyła go do Francji, czyli właściwie wysyła zdolnego, prawda, wybitnego oficera, no jedynego właściwie, jeśli byśmy popatrzyli na wszystkich polskich oficerów, na ich kariery w armiach państw zaborczych, no to Rozwadowski był feldmarszałkiem. Nikt nie zaszedł tak wysoko jak on. Ale nie zaszedł, szanowni państwo, za to, że byłbym powiedział takim sługusem austriackim, tylko zaszedł za to, jakiego formatu był żołnierzem i jak nowatorskie rzeczy, o których pewnie część państwa wie, w armii austriackiej prowadzał. A no właśnie ta słynna jego nawałnica ogniowa, która ratowała życie od 1916 roku, od bitwy pod Gorlicami, no setkom tysięcy żołnierzy, którzy wcześniej szli na te karabiny maszynowe i ginęli, że tak powiem, tysiącami. Rozwadowski pod Gorlicami wprowadza właśnie taką koncepcję, że naciera piechota, a tuż przed nimi artyleria przesuwa się i daje im ogień. Dzięki temu, prawda, niszczy te umocnienia stanowiska karabinów maszynowych i artylerii. Dzięki temu ponoszone są straty. No ta koncepcja, szanowni państwo, była koncepcją wykorzystywaną w I wojnie światowej, a była wykorzystywana i w II wojnie światowej. Po dziś dzień jest wykorzystywana. I jest to zasługa naszego generała Rozwadowskiego. I właściwie jedynym miejscem chyba, którym ja się natknąłem, gdzie to jest upamiętnione, jest to muzeum w Gorlicach właśnie, gdzie jest o tym mowa, gdzie jest wspomniane. Drugi jego wynalazek to ten właśnie, bym powiedział, pocisk artyleryjski, czyli szrapnelogranat, który miał jednocześnie wybuchać i eksplodować i w powietrzu, i na ziemi, czyli jakby ta skala i siła rażenia była jego dużo większa. Więc to zostało docenione, te zasługi na rzecz armii austriackiej w jego wypadku, ale oczywiście Rozwadowski, mimo tego, co mu się później gębę dorabiało, był oczywiście polskim patriotą i dawał tego przykład, więc on pojawia się i dostaje to trudne zadanie, rzuca go tutaj Piłsudski do tego trudnego zadania, licząc chyba bardziej na to, że też się, że tak powiem, wyłoży, bo też taką taktykę stosował względem wcześniej Hallera, że rzucał go na te różne fronty, za każdym razem licząc, że się Haller, kolokwialnie mówiąc, wyłoży, a Haller zyskiwał tylko na popularności wszędzie tam, gdzie się pojawiał, ale o tym zaraz. No i dochodzi do władzy, po pierwsze, do tego stanowiska i Rozwadowski zaczyna od usunięcia części oficerów sztabowych, tych przede wszystkim legionowych, których uważa, że są tam w ogóle zbyteczni, że robią tylko zamieszanie, nie mają zielonego pojęcia o pracy sztabowej, o pracy dowódczej. Wprowadza regularne planowanie, czyli już nie ma amatorszczyzny tej typowo legionowej, tylko że rzeczywiście stajemy się poważnym wojskiem. Nie zgadza się na próbę tego, żeby wejść
Weygand przejął dowodzenie nad Wojskiem Polskim, a to proponuje Piłsudski, który właśnie w momencie, kiedy już opracowuje Rozwadowski te plany, stara się tutaj jakby Weyganda wrzucić. Jednocześnie Weyganda wrzuca, ale nie bardzo, że tak powiem, w cyniczny sposób, bo po pierwsze nie chodzi tylko o to, żeby odebrać ten nimb Rozwadowskiemu, ale również no, musimy wiedzieć, że Piłsudski był strasznie antyfrancuski. Już od tego momentu był strasznie antyfrancuski, a on i Sanacja tą antyfrancuskość pogłębiali. A trzeba sobie powiedzieć szczerze, że no, Francja oczywiście nie zrobiła wszystkiego podczas tej bitwy, co mogła zrobić dla Polski, ale i tak, mówiąc o tym okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, zrobiła dla Polski najwięcej. I tutaj nie ma co tego ukrywać, że zrobiła najwięcej. Więc próbuje tego Weyganda w to montować, a Weygand jakby widzi całą tą sytuację i oczywiście się nie zgadza, nie przyjmuje. Więc dalej szefem sztabu zostaje Rozwadowski. Przede wszystkim Rozwadowski widzi, że ten plan dotychczasowy, czyli to systematyczne cofanie się Polaków pod naporem przeważających sił bolszewickich, donikąd nie prowadzi, że przesuwają się, opierają o kolejne twierdze typu Brześć, typu Osowiec, że to nic nie daje, że wykrwawiają się wojska polskie, których jest mniej i że wcześniej czy później dojdzie do katastrofy. No, dojdzie do linii Wisły, dojdzie do Warszawy i dojdzie do tragedii, do zajęcia stolicy. Że nie tędy droga, że trzeba coś w tym postępowaniu zmienić. Zmienić strategię działania i proponuje zupełne zmiany nastawienia. Coś, do czego nie był w ogóle, na co nie był przygotowany ani Piłsudski, ani Rydzmigło. Oni właściwie jego koncepcji nie rozumieli, czyli pojawienie się, powiedział, wojny manewrowej, czyli jak miałby to tak wyjaśnić komuś, to jest totalnym laikiem w dziedzinie wojskowości, czyli przejścia z poziomu gry w warcaby do gry w szybkie szachy, czyli zupełnie inny poziom rozgrywki. Operowanie korpusami szybkimi, zwrotnymi, zwłaszcza tutaj kawalerii, bo wiadomo, że po stronie drugiej też były te silne związki taktyczne kawalerii Ganhaja i Budionnego i trzeba nim się przeciwstawić no, jakimś pomysłem, w jakiś sposób zebrać siły w międzyczasie i przygotować się do kontruderzenia. I taki też był właśnie plan przygotowywany przez Rozwadowskiego. Zaznaczmy, przygotowany przez Rozwadowskiego. W jednym pokoju siedział Rozwadowski, w drugim siedział Weygand. Każdy myślał, głowił się, w jaki sposób tą sytuację rozwiązać. W tym czasie Piłsudski był w Aninie, czyli właściwie nie miał w żaden sposób na to wpływu. Oczywiście, no zaraz do tego dojdziemy, że zatwierdził oczywiście ostatecznie te rozkazy. No i ostatecznie Rozwadowski przedstawia dwie wizje, dwie możliwości. Tą Weyganda, który mówi, żeby uderzyć tutaj z odcinka mniej więcej Mińsk Mazowiecki w kierunku na Górę Kalwarię. I drugi ten, który przygotowuje właśnie Rozwadowski, który ma być, że tak powiem, nowatorskim podejściem, czyli tym uderzeniem właśnie z nadwieprza. Wykorzystaniem też jakby wciągnięciem w pułapkę i tak też zresztą robi, tak też się dzieje zresztą na froncie, że ta 11. Polska Dywizja, ona była słaba i jakby no Rozwadowski, no mówiąc wprost brutalnie, no musi ją poświęcić, wciąga w pułapkę w bolszewików, oni wchodzą na tym jednym odcinku, przegrupowują się w tym czasie, wszystkie swoje siły, bo znaleźli, jak to się mówi, lukę, uważają, że znaleźli słabą lukę na tym odcinku Polski, na odcinku właśnie generała Latynika tutaj na wysokości bezpośrednio Warszawy i że tędy będą chcieli przebić uderzyć bezpośrednio na Warszawę, tutaj tą stronę. Oczywiście Polacy byli na to przygotowani, a jednocześnie już przygotowują manewr oskrzydlający. Manewr oskrzydlający bolszewików, którego się nie spodziewali. Ale szanowni państwo, w międzyczasie dochodzi jeszcze do sytuacji nieprzewidzianej. No tak jak mówię, ostatecznie wracając jeszcze do tego, no, Piłsudski zatwierdza tą wersję Rozwadowskiego. No, z taką bym powiedział bólem, niechęcią, no, ale mówi, no dobrze, plan jest, bym powiedział, niesie ze sobą bardzo duże ryzyko, ale ten bardziej Rozwadowskiego ma sens niż Weyganda. No i ten plan zostaje realizowany. W międzyczasie musi zmienić ten plan Rozwadowski. Dlaczego? No dlatego, że początkowo wszystkim się wydawało, że przede wszystkim pójdzie główne uderzenie bezpośrednio, to takie bym powiedział, z tej bramy tutaj smoleńskiej, z kierunku dzisiejszego, powiedzmy, Terespora i Siedlec, bezpośrednio uderzą na Warszawę. Tymczasem od północy, no Rosjanie okazuje się, że próbują tam dwie armie, 15 i 4 z korpusem dodatkowo jeszcze konnym, próbują obejść Warszawę od północy i zastosować stały, że tak powiem, stary numer, jeśli chodzi o Rosjan, stosowany jeszcze, prawda, podczas też również powstań. Czyli obejście od północy, otoczenia Warszawy od zachodu, obejścia i otoczenia Warszawy tą drogą. Zresztą ten wariant, szanowni państwo, jest po dziś dzień stosowany, ponieważ, znaczy ten wariant,
przynajmniej Polska się przygotowuje na ćwiczeniach na ten wariant, że Rosjanie, gdyby dzisiaj mieli zaatakować Polskę, będą atakować w podobny sposób. Dzisiaj, wtedy oczywiście czynnikiem głównym była kawaleria, dzisiaj to są wojska powietrzno-desantowe. Mówi się o tym, że gdyby Rosjanie mieli zaatakować, no to spróbują przede wszystkim zająć most w Toruniu. To jest most strategiczny, że rzucą tam potężny desant, a dysponują znacznymi siłami, więc mogliby, gdyby oczywiście zaatakowali, bo to według oczywiście ideologii rządzącej aktualnie partii, bo według mnie nie ma ku temu żadnych przesłanek, żeby musieli w ogóle Polskę atakować. Ale taki plan, mówię, cały czas aktualny, więc próbują tego obejścia. Co ciekawe, ostatnio spotkałem się z koncepcją profesora Wyszczelskiego, wybitnego polskiego specjalisty w dziedzinie wojskowości, który odkrył według niego nową teorię, która mówi o tym, że tego planu w ogóle wcześniej nie było, że to był plan Lenina, który powstał ad hoc. Znaczy Trocki, paradoksalnie, który zawsze był tym zwolennikiem puszczenia rewolucji, że tak powiem, w świat i uderzenia, przejścia z tą rewolucją na zachód, tym razem chciał ataku bezpośredniego na Warszawę. Natomiast Lenin chciał obejść Warszawę i paradoksalnie podobno rzekomo nie było głównym celem zaatakowanie Warszawy, tylko uznano, że Polska i polskie wojsko jest już tak słabe, że właściwie nie ma sensu w ogóle się nimi zajmować. Przemy na Berlin, idziemy na Niemcy. Tak mówi przynajmniej profesor Wyszczelski. Idziemy na Niemcy, a to Warszawę to sobie zdobędziemy za chwilę, bo Polska już jest tak słaba, polskie wojsko jest tak słabe, jest w rozsypce, że te wojska, które dołączą tutaj z frontu tego południowego, które idą, Budionnego, one się tą Warszawą zajmą, jak to się mówi, rozprawą się z Warszawą, to będzie tylko kwestia czasu. Inni publicyści, chociażby Jan Engelgard z Myśli Polskiej, twierdzi, że w ogóle bolszewicy nie mieli takowych sił, że w ogóle ich zamiarem nie było w rzeczywistości w ogóle rozpętanie rewolucji, nie dysponowali takimi środkami, że chcieli ograniczyć się do dojść do linii Kerzona, do Bugu i to właściwie było wszystko, czym byli zainteresowani. Więc koncepcje są różne, ale ta koncepcja bardzo ciekawa profesora Wyszczelskiego, który zamierza jeszcze bodajże w tym roku wydać dwie swoje książki, w których będzie właśnie na ten temat mowa, że według niego to była taka koncepcja, że właściwie spisano Warszawę na, w tym można powiedzieć, w cudzysłowie, na straty i postanowiono już rozpędzić się, więc my myśleliśmy, że te armie idą po to, żeby obejść Warszawę, one podobno rzeczywistości szły według Wyszczelskiego po to, żeby pójść bezpośrednio na Berlin. Trudno mi przesądzać, nie mam takowej wiedzy, żeby mówić, która z tych kwestii jest bardziej prawdziwa. Niemniej ten plan Rozwadowskiego zadziałał, ale on zadziałał właśnie też dzięki temu, że byli inni dowódcy, tacy właśnie jak Haller, jak Sikorski, jak generał Krajewski, który Kraliczek właściwie, jego nazwisko prawdziwe, to był z pochodzenia Czechem, wyszedł za Polkę. Wybitna, chyba najwybitniejsza polska jednostka, czy ktoś w ogóle o niej słyszał, 18 dywizja, szanowni państwo, 18 dywizja, która nim w ogóle jeszcze doszły wojska bolszewickie do granic, tutaj bym powiedział, do granic Bugu, to on już sam tą jedną dywizją powstrzymywał całą armię, składającą się z kilku dywizji. Potrafił w ciągu jednego dnia wykrwawiać całe dywizje bolszewickie. Postać kompletnie mało znana, a też jego działania tutaj podlegał Sikorskiemu, więc jeszcze za chwilę jeszcze o tym powiem. Więc ja, szanowni państwo, też nie chcę wchodzić, tak jak mówię, w tych dniach 13-15 Piłsudski tylko zatwierdził te plany. Jak wiemy dobrze, doskonale, z nocy 12 na 13 w ogóle wyjechał z Warszawy, wcześniej podał się do dymisji. Ja wiem, że oczywiście są tacy, którzy będą twierdzić, że tak nie było. Podając się do tej dymisji, twierdził, że w ogóle wyjeżdża na miejsce z grupowania tej grupy manewrowej, którą miał dowodzić, do Puław. W rzeczywistości, prawda, pojechał do Bobowej. I tutaj właśnie ta polska historiografia kulawa. No, podam prosty przykład. Biografia generała Józefa Hallera napisana przez Piłsudczyka. Więc zaraz zacytuję, w jaki sposób można nie skłamać, a jednocześnie nie powiedzieć prawdy o tym, gdzie był Piłsudski. Bardzo ciekawy cytat. Tego samego dnia w południe Piłsudski złożył premierowi Witosowi dymisję z dyspozycją, by była ogłoszona w dogodnej chwili. Po południu odbył ostatnie spotkanie przed opuszczeniem Warszawy z generałem Rozwadowskim i generałem Weigaą. Marszałek wyraził zdanie, iż przy tak o dużej obronie artyleryjskiej i tylu dywizjach na przedpolu Warszawa, w której zebranie jest 10 dywizji, posiada jeszcze ogromną artylerię. Sądzę, że da się ją zatrzymać nieprzyjaciela względnie łatwo. Nie sądzę więc, aby czas miał jakieś większe dla Warszawy znaczenie. Tego dnia naczelny wódz udał się do Bobowej, a potem do Puław, siedziby sztabu swojej grupy manewrowej nad Wieprzem. No i tu jest, niby powiedział prawdę, bo w kolejności się udał, ale to, że nastąpiło to dwa dni później i go w ogóle nie było w szczytowym momencie prowadzenia działań, tego ten biograf już nie podał.
I to jest też przykład na te współczesne przekłamania. No powstała, szanowni państwo, w internecie strona poświęcona Bitwie Warszawskiej. No i tam już po prostu klasyczne przekłamania dotyczące właśnie tego okresu, tych planów i tak dalej. A to w jednych miejscach się mówi, że wszyscy czterej brali udział. Weigau między innymi, Rydz Śmigły, Rozwadowski, Sikorski w przygotowaniu tych planów. W innych miejscach się mówi tylko, że Piłsudski i Weigau przygotowywał te plany. Czyli nie ma w ogóle wspomnianego Rozwadowskiego. Jeszcze lepszy motyw, nowa publikacja, dostałem w prezencie, grube tomiszcze wydane przez dołożyło pieniądze na to wydawnictwo kilka gmin podwarszawskich, Jabłonna, Legionowo, Nieporęce, Rozgowalicze, Bitwa Warszawska. No godzina, szanowni państwo, po godzinie rozpisane wszystko fantastycznie, po prostu pięknie, cała bitwa na tym odcinku rozpisana. I na dzień dobry, mówiąc kolokwialnie, taki po prostu babol. No mianowicie piszą tutaj panowie, dlaczego Piłsudski zrezygnował? No zrezygnował dlaczego? Dlatego, że po prostu była na niego nagonka medialna ze strony prasy endeckiej. No szanowni państwo, jeśli mówimy później, że to był ten wielki wódz, który sam odniósł to zwycięstwo, no to pytam się, czy pod naporem tak postępuje naczelny wódz, naczelnik państwa, tak ważna osoba, czy że jakaś gazeta go narodowa skrytykowała, to on z tego powodu jest obrażony i w tak szczytowym momencie, kiedy ważą się losy Polski, podaje się do dymisji. No przyznacie, szanowni państwo, że to po prostu słaba argumentacja. Czyli kolejna grube tomiszcze pisana w jednym wiadomym duchu. Tam są jeszcze lepsze motywy dotyczące, może jak zdążę, to jeszcze o tym dwa zdania wspomnę. Ale ponieważ moja prelekcja dotyczy nie tylko tego, kto był tutaj bohaterem tak naprawdę rzeczywistym, ale również tego, co się stało z tymi ludźmi. No jak szanowni państwo wiecie, w początkowej fazie po zakończeniu Bitwy Warszawskiej nawet w taki kurtuazyjny list wysyła Piłsudski jeszcze do Rozwadowskiego, informuje, że tutaj chciał podziękować za ten trud, za to poświęcenie, że on to wszystko widział, że miał też swój tam, prawda, jakiś udział w tej bitwie. Czyni go inspektorem kawalerii, choć Rozwadowski no, raczej myślał już o czołgach, o tej wojnie manewrowej, a nie o kawalerii. No, przyjmuje to stanowisko, pełni to stanowisko, ale cały czas, bym powiedział, ta niechęć systematycznie rośnie. Dochodzi do kolejnych konfliktów, jak chociażby przy okazji nadania orderu Virtuti Militari, gdzie Piłsudski blokuje order dla Hallera. Sam sobie ten order nadaje, nie czeka, że wyjdzie jakaś inicjatywa oddolnie, tylko sam sobie ten order nadaje, a jednocześnie blokuje możliwość nadania tego orderu dla Hallera. W efekcie Rozwadowski dochodzi do takiego, bym powiedział, pierwszego kryzysu i systematycznie ta niechęć rośnie. W otoczeniu Rozwadowskiego jest jeszcze generał Zagórski, który, prawda, w tajemniczych okolicznościach w ogóle przyjdzie mu zginąć. Są przyjaciółmi i Zagórski, jako że wcześniej pracował w wywiadzie austriackim, cały czas przestrzega i ostrzega Rozwadowskiego przed nadciągającą katastrofą, czyli nad tym, co planuje, czyli nad puczem. On to wszystko widzi. Rozwadowski jest takim, bym powiedział, typowym łacinnikiem. Wierzy w dobre intencje, zresztą tak samo jak Haller, że to niemożliwe, żeby się tak daleko posunęli, że sobie na to pozwolą, że siłą przejmą władzę. Wiemy doskonale, jak to się skończyło. Dochodzi do przywrotu majowego. Oczywiście Rozwadowski zostaje naczelnym wodzem tych wojsk, które się bronią przed naporem, przed tym puczem, przed tym właściwie kuriozalnym, no nie wiem, jak nawet określić to wydarzenie w historii Polski, które też w dzisiejszych czasach jest wypaczane i też nie jest po dzień rozliczone. W efekcie zostaje aresztowany, ląduje w więzieniu Antokolu, przetrzymywany w złych warunkach, tak naprawdę bez podstawienia jakichkolwiek zarzutów, po pewnym czasie wypuszczony, najprawdopodobniej tam podtruwany, w efekcie umiera. Umiera również w tajemniczych, ginie w tajemniczych rzeczach Zagórski, który nie zostanie znaleziony, który również był krytykiem tego całego systemu. Więc to jest pierwszy przykład tego, w jaki sposób potraktowano w Polsce bohatera, tylko dlatego właśnie, że on był tym zwycięzcą. Piłsudski miał to do siebie, że w tej pierwszej fazie, nie wiem, chyba liczył, że ci wszyscy ci tak zwani właśnie Austriacy, że mu się po prostu podporządkują i dlatego jeszcze od samego początku jeszcze nie przejawiał takiej swojej niechęci, do co niektórych z nich nawet dawał im te stanowiska, jakby potrzebował takiego okrzepnięcia, nabrania siły, tego rozpędu, tego dynamizmu do tego, żeby dokonać tego przewrotu. Więc to tyle bym powiedział, jeśli idzie o Rozwadowskiego, choć jeszcze oczywiście warto wspomnieć operację niemeńską, gdzie również na skutek poczynań Piłsudskiego doszłoby do katastrofy, gdzie również sytuację ratował Rozwadowski.
I kolejna jeszcze rzecz. Wzmianka również jeszcze o potrzebie zajęcia Wilna. No, szanowni państwo, no Wilna, Żeligowski nie musiałby w ogóle zajmować, jak się mówi, z polecenia Piłsudskiego, gdyby posłuchał Rozwadowskiego, który powiedział, że w tej sytuacji, skoro Litwini trzymają z bolszewikami, no i że po prostu Litwę zająć. Natomiast Piłsudski stwierdził, bo cały czas miał tą swoją, prawda, wizję tego, tej tutaj połączenia, powstania wspólnej federacji antyrosyjskiej, czyli że Litwa, Ukraina i Polska stworzą sojusz, jeden wielki i potężny, wymierzony przeciwko Rosji, więc stwierdził, że nie możemy tego robić Litwinom, bo to zapadnie w ich pamięci i już na trwałe nas po prostu podzieli. Stąd później się wzięła cała akcja z Żeligowskim. Tutaj też się właśnie dlatego mówi, że Żeligowski. No Żeligowski zrobił to, bo nie tylko dlatego, że Piłsudski mu kazał jako naczelny wódz, ale przecież Żeligowski podlegał Sikorskiemu. Gdyby też Sikorski na to nie przystał, no to też tak naprawdę mogło być różnie, bo mógł powiedzieć, że nie. Oczywiście Żeligowski mógł się temu rozkazowi nie podporządkować, ale tu już byłby po prostu zgrzyt. Więc to nie jest tak, że za wszystkim i wszędzie stał zawsze Rozwadowski. Szanowni państwo, kolejna osoba, bym powiedział, w hierarchii ważności tych wszystkich osób, czyli generał Haller. Generał Haller, którego początki zgrzytów z Piłsudskim sięgają jeszcze czasów przed wybuchem I wojny światowej, kiedy przybywa Haller i on reprezentuje Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i te polowe drużyny Sokole. I próbuje dogadać się, porozumieć jakoś na temat tego, żeby przygotować wspólne regulaminy, ze strzelcami się jakoś porozumieć. Piłsudski wtedy mu przedstawia wizję, że on zamierza wkroczyć do kongresówki, jak tylko wybuchnie wojna. Haller mówi, że to jest jakiś absurdalny pomysł. No i tutaj mamy zgrzyt, więc Piłsudski go po prostu zbywa. I tak się kończy ten moment. Później każdy z nich zostaje szefem jednej z brygad. Piłsudski w pewnym momencie, prawda, mówi po tym kryzysie przysięgowym, że nie jest aresztowany, ląduje w Magdeburgu. W międzyczasie Hallera wyzyskują narodowcy. Haller przechodzi ostatecznie po tym, co się stało w Brześciu, jak Niemcy dogadują się z Ukraińcami i bolszewikami, przechodzi na stronę rosyjską, pod Rarańczą najpierw, natomiast już pod Kaniowem już pojawiają się wysłannicy właśnie Piłsudskiego, którzy próbują go przejąć na swoją stronę i oczekują, że ma się podporządkować Piłsudskiemu. Haller widzi, że u Piłsudskiego będzie tylko, że tak powiem, jego podnóżkiem, natomiast strona narodowa oferuje mu naczelne dowództwo całych wojsk polskich, więc oczywiście pozostaje przy tej stronie. Jak podają, co ciekawe, ostatnia taka biografia, która wyszła Hallera, przez IPN, co ciekawe, napisana, więc można powiedzieć, że pod wpływami Piłsudczyków, ale bardzo obiektywnie, byłem sam zdziwiony, piszą panowie wprost, że przybywa Hałówko, zaufany człowiek Piłsudskiego, który ma zadanie nie tylko go przekonać, ale jednocześnie utrudnić mu działanie, czyli stara się spowolnić poczynania właśnie Hallera po to, żeby Niemcom było łatwiej go pokonać. No, chodzi przede wszystkim o to, żeby nie mieć konkurencji. To mówią właśnie trzej panowie, którzy przygotowali tą biografię, między innymi pan profesor Muszyński, co mnie też totalnie zaskoczyło. Zresztą te schody właściwie robione Hallerowi były cały czas, również kiedy był w Paryżu, również wysyła tam swoich najemników Piłsudski po to, żeby mu tam zaszkodzić. I właściwie to nieustanne są te działania podejmowane przez niego. Haller, szanowni państwo... Piłsudski... No jak mógł wysyłać? No kontakt miał mimo wszystko i byli jego ludzie. Oczywiście, że była taka możliwość i wysyłał takowe informacje. Oczywiście, że tak. Szanowni państwo, więc tak, dowodzi kolejno poszczególnymi frontami. I właściwie na te fronty był wysyłany po to tylko, żeby również, no po to, żeby go w jakiś sposób tutaj też dyskredytować. Natomiast wychodzi z tych kolejnych, bym powiedział, poczynań zwycięską ręką. Piłsudski proponuje mu wyprawę na Kijów. Haller odmawia tej wyprawy, nie widząc kompletnie najmniejszego sensu. Dodatkowo twierdzi, że ta wyprawa jest kompletnym idiotyzmem z punktu widzenia sytuacji, w jakiej znajduje się Polska. To znaczy tego, że Piłsudski postanawia ściągnąć te elitarne, bym powiedział, pułki wielkopolskie na rzecz tej wyprawy, osłabiając w ten sposób granicę z Niemcami. Uważa, że istnieje w dalszym ciągu zagrożenie niemieckie i ściąga się niepotrzebnie wojsko w realizacji przedsięwzięcia, które właściwie nie ma najmniejszego sensu i celu, nie widzi w tym najmniejszego celu Haller. Kiedy dochodzi już do sytuacji, wiadomo, podbramkowej, zostaje mianowany właśnie najpierw szefem tego frontu północno-wschodniego, a później od bodajże 6 sierpnia to już nazywa się front północny, czyli ma pod sobą kilka armii, między innymi właśnie armię Sikorskiego. W międzyczasie również pełni rolę szefa Armii Ochotniczej. Dlaczego akurat on? No ano właśnie dlatego, że dostrzeżono i zauważono te wpływy, mianowicie Hallera. Potrzebne jest pozyskanie do tej armii
szerokich mas społecznych, czyli trzeba pozyskać robotników, trzeba pozyskać chłopów. Wielu tych ludzi, szanowni państwo, w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości nie ma jeszcze tak naprawdę, oni mówią językiem polskim, oni nie mają tak naprawdę do końca świadomości polskiej, świadomości narodowej. Trzeba w jakiś sposób wyzyskać. Wykorzystuje się więc co? Wykorzystuje się to, że Haller ma dobre przełożenie w Kościele katolickim, więc Haller bezpośrednio bądź za pośrednictwem Ambon przekonuje do tych, bym powiedział, chłopów, robotników, jeśli nie działa na nich nawet ta świadomość tego, że są narodowości polskiej, no to mówi im o tym wprost, że słuchajcie, idą bolszewicy, będą palone kościoły, będą zabijani księża, będą gwałcone zakonnice. To jest sposób przemawiania do tych prostych ludzi, żeby wyzyskać tą armię ochotniczą i to oczywiście to odnosi sukces. Dzięki temu odnosi sukces, oprócz tego oczywiście, że przywozi Błękitną Armię. On nie był, oczywiście trzeba powiedzieć sobie jasno, wbrew temu co się mówi, nie był twórcą tej Błękitnej Armii we Francji. Ta armia już była. On tylko przejął dowodzenie nad tą armią i przybywa z tą armią i tworzy tą armię ochotniczą. Zaciąga się też wielu bardzo młodych ludzi, nastolatków tak naprawdę. Z nich tworzy oddziały harcerskie, które mają pełnić rolę gońców. No można powiedzieć dzisiaj pełnią tą rolę wysyłania na froncie SMS-a, tak? Mówiąc wprost, pełnią taką rolę pomocniczą. Zresztą swojego własnego syna też poświęca, naraża swojego syna Eryka, którego również wysyła na te odcinki właśnie jako łącznika. Zresztą Rozwadowski robi podobnie. Również swoje dzieci wysyła na front do tego zaplecza, bym powiedział, właśnie tego łącznościowego, logistycznego do pomagania na tym froncie. Dzięki właśnie tej jego żarliwości, to udaje się tych ochotników pozyskać, tych ochotników, którzy są potrzebni do tego właśnie manewru, do zebrania tej siły manewrowej, tego, że jeśli nawet oni nie pójdą na pierwszą linię, no to dzięki temu wyśli się tych bardziej doświadczonych żołnierzy na inne odcinki, a oni będą bronić tych przedpól chociażby Warszawy. Więc tu jest też jego ogromna zasługa. Ma pod sobą oczywiście również Sikorskiego, ma wspomnianego Krajowskiego właśnie, więc postacie, bym powiedział, wybitne. Tutaj też trzeba powiedzieć, że na tym odcinku mu podległym wyróżnił się również Latinik, który, szanowni państwo, również w 1924 roku znajdzie się na cenzurowanym i też zostanie na skutek krytyki legionistów i Piłsudskiego zostanie odsunięty z Wojska Polskiego. Zresztą powstanie wręcz nawet bunt legionowych generałów, którzy będą się domagać jego odsunięcia. Ano dlaczego? Ano dlatego, że zaczyna stosować Latinik taką samą retorykę i takie same słownictwo względem Piłsudczyków, jakie obelżywe, jakie stosują oni względem właśnie Rozwadowskiego, Sikorskiego czy Hallera. Więc po prostu mówi wprost, że to najgorsze łachudry zostały teraz generałami, że ci najbardziej wartościowi legioniści, poza może Sosnkowskim i kilkoma postaciami, ci wszyscy ludzie po prostu zginęli. Została, bym powiedział, sama hałastra, która nie ma predyspozycji do sprawowania władzy w państwie ani w wojsku, a w tym kierunku zmierza. Paradoksalnie po całym tym konflikcie z tych trzech generałów najbardziej obsmarowuje właśnie Piłsudski Hallera, kiedy w 1922 czy 1923 roku przygotowuje ten raport, gdzie jest między 90 bodajże 5 generałów, których każdy skrzętnie opisuje. On, który sam nie miał żadnego wykształcenia wojskowego, on miał czelność opisywać przymioty tych generałów, czy się nadają do wojska, czy nie. No ile w wypadku Rozwadowskiego pisze tam całkiem pozytywnie i Sikorskiego o nich, no to najbardziej objeżdża właśnie Hallera, gdzie twierdzi, że właściwie, mimo że przecież Haller dowodził się, sprawdził całymi frontami, pisze, że tak naprawdę to się nadaje do dowodzenia co najwyżej może pułkiem i tyle. Ale też bardzo delikatnie, o ile dał Rozwadowskiemu funkcję inspektora jazdy, tak Hallerowi daje funkcję inspektora artylerii. Zresztą Sikorski z Hallerem będą przygotują wkrótce wielkie manewry, które miały też jakby zachęcić do pokazać siłę Polski na Wołyniu. Wielkie manewry, które też miały wzbudzić jakby taki podziw ze strony Czechosłowaków. Chodziło o to, żeby pozyskać Czechosłowaków i pokazać im, że Polska to jest licząca się siła militarna w Europie. I te pokazy oczywiście wypadły bardzo dobrze. Natomiast tak jak mówię, w pierwszej tej fazie jest objechany to zupełnie odwrotnie niż tamci. Tamci byli w pierwszej fazie pochwaleni, stopniowo byli w skrajny sposób niszczeni. Haller będzie też niszczony, ale bym powiedział z taką większą finezją, z taką większą ogładą i kulturą. W 1926 roku, kiedy opowiada się również, prawda, po stronie wojsk wiernych rządowi, no to też za to również zostaje odsunięty. Ale w międzyczasie jeszcze robi mu się inne świństwa, jak chociażby przy okazji śmierci Narutowicza. Mianowicie podczas
Po wyborze Narutowicza na prezydenta pod dom Hallera przychodzą ludzie, którzy tam wiecują, krzyczą, że to jest nie do pomyślenia, jakby nawołują Hallera do działania, do zrobienia porządku i tak dalej, i tak dalej. Po śmierci oczywiście Narutowicza próbuje się mówić o tym, że właśnie, że Haller rzekomo no, brał udział i podkręcał, podjudzał do tej, tutaj do przeciwko Narutowiczowi. Nic bardziej mylnego. Haller mówił wprost po tym, co się stało, że on nie ukrywał swojej niechęci co do tego wyboru, ale był żołnierzem. Żołnierzem wiernym po prostu państwu. I dlatego nawoływał do spokoju, a nie do zamieszek. Miał prawo do osobistego tutaj twierdzenia, że to nie jest dobry wybór, natomiast nigdy nie nawoływał do tego, żeby łamać prawo, do łamania prawa, konstytucji itd. itd. Te próby właśnie, co ciekawe, ostatnio też mówi się coraz częściej o tym, że ta cała akcja pod tym domem Hallera była też zorganizowana, że to była właśnie prowokacja już wtedy po to, żeby w niego uderzyć. Systematycznie po przewrocie majowym Haller jakby usuwa się w cień, zajmuje się pracą społeczną, bo jak doskonale wiemy w roku 20 nawet chociażby pełnił rolę, w sierpniu pełnił rolę jednocześnie szefa całego Polskiego Czerwonego Krzyża, szefa Polskiego Harcerstwa, był człowiekiem aktywnym społecznie i to też zresztą wykorzystywano do budowania tej armii ochotniczej i systematycznie jest spychany na ten boczny tor, nawet kiedy on się nie angażuje w tej pierwszej, mówię od 26 do mniej więcej 34-35 roku on się nie angażuje wprost politycznie przeciwko sanacji piłsudczykom. Gdzieś w 35 roku to wszystko pęka właściwie w nim i tutaj wtedy staje już dość ostro do konfrontacji z piłsudczykami. Janusz Ajcic nawet proponuje, żeby puścić przeciwko tej władzy, że nie ma innej możliwości, demokratycznie nie da się tej władzy uzyskać. Trzeba dokonać takiego samego przewrotu, jakiego dokonał Piłsudski. I proponuje marsz robotników z Łodzi, nomen omen, z Łodzi na Warszawę. Haller mówi, że on jest gotowy się poświęcić, poprowadzić ten marsz. Witos natomiast mówi, że to nie jest dobry pomysł i ten temat się urywa. Później powstają takie inicjatywy jak Front Morsz, najpierw bym powiedział jako takie środowisko społeczne, później Stronnictwo Pracy, których celem jest przejęcie, bym powiedział, władzy w państwie, próby dogadywania się również z endecją i to jest w tym środowisku tego Frontu Morsz, tym człowiekiem, któremu najbardziej zależało na wyzyskaniu narodowców do tej idei był właśnie Haller. Haller, który jednocześnie też krytykował, trzeba powiedzieć sobie szczerze, Ruch Narodowy, mimo że w Ruchu Narodowym ucieszył się tym nimbem i był tą przeciwstawiony właśnie Piłsudskiemu, no atakował właśnie za tą bierność, uważał, że narodowcy z racji swojej siły mogli zrobić więcej możliwości oddziaływania na społeczeństwo, więcej przeciwko temu, żeby tą dominację złamać. Więc spychany był na boczny tor systematycznie aż do śmierci. Chociaż, co ciekawe, szanowni państwo, Haller po śmierci Piłsudskiego oddał mu cześć, przybył do grobu jego, pokazując w ten sposób, że mimo tych różnic dzielących go z Piłsudskim, mimo tego, że ten go cały czas zwalczał i robił podchody i starał się jego rolę i znaczenie i rangę obniżać, to on w jakiś sposób mimo wszystko to oddaje mu szacunek. Szanowni państwo, i Sikorski na koniec. Sikorski na koniec, co ciekawe, w przeciwieństwie do Hallera, który był taki, bym powiedział, konserwatywno, nawet można powiedzieć trochę narodowy, Sikorski wywodził się wprost z środowisk lewicowych. Przecież był współtwórcą Związku Walki Czynnej, która była mocno propiłsudczykowska. Był w komisji tymczasowych skonfederowanych stronnictw niepodległościowych, przekształconych w sierpniu 2014 roku w Naczelny Komitet Narodowy, gdzie pełnił rolę szefa Departamentu Wojskowego przy Naczelnym Komitecie Narodowym. Zresztą nomen omen Piłsudski go tam wysłał, najprawdopodobniej właśnie już widząc w nim ten potencjał, bo był taki moment, kiedy w ramach tych struktur, tych legionowych, właściwie Sikorski mógł pełnić taką samą rolę jak i Piłsudski. Ale Piłsudski go wtedy wysyła, mówi, słuchaj, ty tu jesteś bardziej potrzebny, jesteś tutaj obrotny, więcej dla nas zrobisz. A te stronnictwa właśnie to przed wojną, to były głównie stronnictwa lewicowe i ludowe, w tym nurcie bym powiedział radykalnym, tej lewicy ludowej. Po roku 14 weszły w to też również te środowiska konserwatywne krakowskie, małopolskie, galicyjskie, plus pewien odprysk narodowców, tych, którzy nie godzili się na współpracę Dmowskiego, bym powiedział, tak głęboką współpracę i opierania się w ogóle na idei tutaj szukania porozumienia, bym powiedział, odbudowania Polski w oparciu o
Antantę, a szczególnie ich bolała Rosja. O Rosji nie mogli po prostu przetrawić. Więc jakby Sikorski wywodzi się zupełnie z tych środowisk, takich mocno w przeciwieństwie do Rozwadowskiego czy Hallera, którzy byli, jak można powiedzieć, innej proweniencji, jest u niego u podstawy, u podnóża głęboka ta, że tak powiem, estyma dla Piłsudskiego. Niemniej jednak dochodzi do zgrzytu właśnie w roku 16, kiedy właśnie Piłsudski mówi, że dość, a Sikorski dalej chce, że tak powiem, tworzyć, opierać się i widzi swoją przyszłość w oparciu o Austrię i chce budować polską armię. Zupełnie inaczej niż Piłsudski, więc tutaj jest ten pierwszy zgrzyt. Podczas Bitwy Warszawskiej dowodził piątą armią, która miała ogromne znaczenie, bo przecież pierwotnie w ogóle wydawało się, że właśnie ten front południowy będzie tutaj dominował i on będzie kluczowe znaczenie odgrywał. Natomiast w międzyczasie poprzez to, że właśnie poszła ta kontra i próba obejścia właśnie Warszawy, to paradoksalnie tę najcięższą część przejął właśnie między innymi Sikorski, który dostał najgorsze oddziały, on dostał najgorsze pułki, tworzone właściwie na poczekaniu, najsłabsze wojsko, gdzie właściwie tym jedynym takim ogniwem, które było do dyspozycji jego, to była właśnie ta 18 dywizja, elitarna 18 dywizja, która ratowała po prostu sytuację. No i tutaj też z czym się spotykał? Właśnie z tymi zgrzytami, to znaczy w dowodzeniu Krajowski, który właśnie dowodził tą dywizją, sugerował Orliczowi Dreszerowi, żeby ten po tym sukcesie gonił po prostu tych bolszewików. Natomiast Orlicz Dreszer powiedział, że on nie będzie wykonywał jego poleceń, on tylko wykonuje polecenia marszałka. Teraz to on musi się najeść, zażyczył sobie jajecznicę, po prostu położył się spać. Rano jak się obudził, to już niestety, ale wojska bolszewickie przeszły już do Prus i tyle ich widzieli. 30 tysięcy, które można było przynajmniej częściowo rozbić, zniszczyć, nie zostało zniszczone. Ale jeszcze bardziej chamską postawą schowali się inni Piłsudczycy. Bezpośrednio na froncie Sikorski miał taką sytuację, kiedy mówił do jednego z podpułkowników, że ma wykonać takie i takie polecenie, a on mówił do niego jeszcze w formie brygadier, czyli chciał podkreślić, że jest właśnie z tej nominacji austriackiej. Nie zwracał się do niego generał, tylko mówił do niego brygadier i mówił do niego, że on wykonuje tylko polecenia Żeligowskiego, czyli wiernego człowieka Piłsudskiego, nie będzie wykonywał jego po prostu poleceń. I mało tego, jeszcze po tej bitwie się tym szczycił, że właśnie, że on do tego tak w ten sposób podszedł, że on uważał, że on nie będzie wykonywał poleceń Sikorskiego. Więc z takimi też przejawami podejścia musiał się spotykać w tym czasie, w tym przełomowym momencie Sikorski i takim zaprzaństwem właśnie drugiej strony. Sikorski początkowo po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej też został doceniony, zostaje szefem sztabu, ale z nim też zaczynają się bardzo szybko problemy, bo też okazuje się, że Piłsudski, jak mówię, myślał że Sikorski mu się podporządkuje. Natomiast Sikorski był nie tylko wybitnym wojskowym, ale był również, miał smykałkę polityczną. Też siebie widział tutaj jako polityka i uważał, że dlaczego Piłsudski, a dlaczego nie on. Wspomnę jeszcze wracając do tej piątej armii, że on doskonale się wkomponowywał w jego sposób myślenia w to, co chciał Rozwadowski, czyli te działania manewrowe. Właśnie Sikorski był zwolennikiem takiego sposobu prowadzenia właśnie wojny, czyli oparcia się o tą wojnę manewrową. Potem tworzy jeszcze w międzyczasie takie środowisko powstaje po zakończeniu tych działań, już po zakończeniu w ogóle działań w ogóle wszelkich zbrojnych. Sikorski myśli tak, że trzeba w jakiś sposób starać się pojednać tych wszystkich wyższych oficerów w Wojsku Polskim, czyli spróbuje stworzyć taki tajemną strukturę, zakon, dlatego też był posądzany o masonerię, chociaż ja nie wiem, nigdzie nie znam dowodów, żeby on bezpośrednio był masonem, tak zwaną Straż Rzeczpospolitej, Strażnika Rzeczpospolitej. O tej inicjatywie wie Piłsudski, wiedzą wszyscy z obu stron, to znaczy i ci rzekomi właśnie Austriacy, jak i legioniści. Nikt nie widzi przeciwwskazań, on to sobie tworzy do pewnego momentu, aż dochodzą słuchy Piłsudskiego, że ta inicjatywa to jest próba budowania właśnie zaplecza pod to, żeby rzekomo to Sikorski planuje obalić władzę w Polsce, przejąć władzę i zepchnąć w ogóle Piłsudskiego. I to mu się, że tak powiem, bardzo mocno nie podoba. No i po prostu z tego stanowiska zostaje zdjęty. W międzyczasie już jest posądzany o to, że w zbiorach historycznego giną dokumenty dotyczące Bitwy Warszawskiej, które rzekomo mają to odium sławy tutaj z Piłsudskiego ściągać. A było dokładnie odwrotnie, zwłaszcza po 1926 roku, kiedy to ekipa Piłsudskiego pali po prostu i niszczy dokumenty.
A te, które zostały, które miał Zagórski, no mówi się o tym, że między innymi właśnie przez to zginął, że miał dokumenty, które tutaj krytykowały Piłsudskiego. Wychodzą pamflety, wychodzą broszury uderzające w Sikorskiego, podważające jego autorytet, jego zasługi podczas Bitwy Warszawskiej. Broszurę o Władysławie Sikorskim Skwarczyński wydaje, w której pisze, że działania Piątej Armii były zbyteczne, że po wojnie nie oczyścił wojska z elementu narodowego, tak, z narodowców nie oczyścił. I przez to doszło do sytuacji takiej, do tego, że zginął Narutowicz. Że wysługiwał się Niemcom i Austriakom. No, mówi to Piłsudski, prawda, agent niemieckich i austriackich służb, zarzuca to Sikorskiemu. Bardzo cenne rzeczy, to są jego publikacje, szanowni państwo, książkowe. To jest wydana w 1928 roku Nad Wkrą i Wisłą, studium do polsko-rosyjskiej wojny z 20 roku. No właśnie tam Sikorski pozwala sobie na to, żeby mówić wprost, że to nie Piłsudski, że to inni, że to właśnie on, że Haller, że Rozwadowski tutaj położyli, że tak powiem, największe zasługi na tym polu. To się nie podoba na tyle Piłsudskiemu, że z automatu każe zrobić porządek, żąda odwołania właśnie Sikorskiego. Zażyczył sobie tego w swoją wigilię swoich imieni, 18 marca, tak, prawda, na dzień przed swoimi imieninami, żeby go usunąć. To jest pierwsze wydawnictwo. Drugie, Przyszła wojna, szanowni państwo, wydawnictwo z 1934 roku, Przyszła wojna, wydane, co ciekawe, nie przez Bellonę, która to Bellona powinna wydać tego typu cenną publikację, tylko wydaje to sobie wydawnictwo, jakieś wydawnictwo prawnicze. To pokazuje właśnie skalę dramatu. Momentalnie tą książką są zainteresowani Niemcy, studiują ją Niemcy. Jest obowiązkową lekturą w szkołach radzieckich. Armia turecka nawet opiera się na to, co jest w tej książce i uczy w oparciu o tą książkę. W 1935 roku, bodajże z przedmową samego Focha, ta książka wychodzi we Francji. Jest to, szanowni państwo, przedstawia na łamach tej książki Sikorski to wszystko, co się wydarzy od 1939 roku podczas II wojny światowej. Czyli blitzkrieg, broń pancerna, lotnictwo, stosowanie właśnie manewrów, szybkich uderzeń, wykorzystanie mobilizacji wojska, przerzutów itd., itd. Cała masa cennych informacji. W Polsce kompletnie nikt się tym tematem nie interesuje. Do tego stopnia, że kiedy tą książkę, jak to się mówi już post factum, bo to już wybuchła wojna i to, o czym pisał Sikorski, już miało miejsce, ale Brytyjczycy w 1942 roku postanowili tą książkę wydać. I co ciekawe, muszą korzystać z wydania francuskiego, żeby tłumaczyć. Dlaczego? Dlatego, że w żadnej polskiej placówce nie ma egzemplarza tej książki. W 1943 roku wydają ją również Amerykanie. Wszyscy są pełni podziwu. Między nimi ta estyma, którą się cieszył Sikorski w Stanach, chociaż oczywiście Amerykanie i czynniki amerykańskie skrajnie go, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie i brzydko, olały, doradzają, prezydent z nim rozmawia na temat właśnie postępowania, strategii w ogóle podczas II wojny światowej. No właśnie, był wybitnym publicystą z zakresu wojskowości na poziomie nie tylko polskim, ale i europejskim i w ogóle wybitnym wojskowym, także kompletnie niedostrzeżony, po dziś dzień się o tym kompletnie nie mówi, że w 1934 roku, w 1935 dopiero Niemcy wydają podobne publikacje, w których podobne rzeczy mówią. Kontynuatorem tej myśli był Kutrzeba chociażby też, tak, który też antypiłsudczykowsko nastawiony. Szanowni państwo, strasznie musiałem, że tak powiem, mówiąc brzydko, po łebkach to wszystko potraktować. Temat rozległy, temat do dyskusji, ale też pokazujący właśnie, że jak wiele jest jeszcze do zrobienia na rzecz tego odkłamania i mówienia całej prawdy o tych wydarzeniach i przypominania o tych, którzy zasługiwali najbardziej na to upamiętnienie, całego szeregu osób i tych przekłamań właśnie historycznych, które mają miejsce i w publikacjach i sprzed 10 lat, i tych najbardziej aktualnych. Tutaj też w tej publikacji jeszcze do jednej rzeczy chcę powiedzieć, która też bardzo mną wstrząsnęła i dotknęła, to znaczy autorzy piszą o tym, że pojawił się taki obóz koncentracyjny dla Żydów, dla żołnierzy polskich, żydowskiego pochodzenia w Legionowie, i że to w ogóle antysemityzm i to maczał w tym palce oczywiście, że Sosnkowski, który był Piłsudczykiem, ale on nie miał innego wyjścia, bo napierały na niego czynniki, narodowcy na niego napierali. Patrzcie, szanowni państwo, jak się strasznie liczą z tymi rzekomo tymi czynnikami narodowymi i Haller o prawicowych poglądach, żeby taki obóz powstał, że to przykład antysemityzmu, no nie biorą tego, szanowni panowie, ci autorzy tej książki pod uwagę, no skąd to się brało? Dzisiaj jeszcze sobie przed naszym spotkaniem oglądałem materiał z profesorem Wyszczelskim, który o tym mówił, że podczas jeszcze, wcześniej tego tak nie było widać, ale podczas odwrotu spod Kijowa, no to po prostu na potęgę ci żołnierze pochodzenia żydowskiego uciekali, często przychodzili na drugą stronę. Mało tego,
jest mowa o tym również, że przecież szykowano w Warszawie bolszewickie komunistyczne powstanie robotnicze, w których Żydzi mieli odbierać istotną obronę. Znaleziono w Warszawie, to w raportach jest do Paderewskiego się znajdują takie informacje, całe magazyny broni były znajdowane. To ja wątpię, żeby którykolwiek z tych generałów tutaj, czy Haller, czy Sosnkowski, czy pewnie więcej, czy innej, ich zadaniem było wyłączenie tych żołnierzy pochodzenia żydowskiego, kiedy mieliśmy, że tak powiem, nóż na gardle, kiedy każdy żołnierz był na wagę złota, kiedy ginęli 14-15-latkowie w obronie Warszawy. Nie przypuszczam, że to był to po prostu ich jakaś choroba, jakiś wrodzony antysemityzm. No właśnie, postanowiono ich zamknąć w tym ośrodku, tak samo jak podczas II wojny światowej Amerykanie wyłapali Japończyków, których uważali za potencjalne zagrożenie na swoim terytorium, czy Niemców, których było podczas II wojny światowej na terytorium Stanów Zjednoczonych było około 10% ludności było pochodzenia niemieckiego. I oni również byli nacenzurowani. No niestety, no w takich momentach ci, którzy mogą stanowić zagrożenie, są po prostu, muszą być pod specjalnym nadzorem. Więc i piszą to właśnie polscy autorzy, którzy jakby próbują pogrążyć polskich dowódców takimi insynuacjami bez sensu zupełnie, bo gdyby może troszeczkę więcej się zapanowie zagłębili, wyszli poza Jabłonną i Wieliszew, tylko prześledzili całą tą kampanię, nie studiowali tylko dzień po dniu tego wąskiego odcinka, to doszliby do wniosku, z czego to się właśnie brało. Takich przekłamań, szanowni państwo, no jest cała masa i ja się cieszę, tak jak powiedziałem na wstępie, że coraz więcej osób o tym mówi. Ja jeszcze też w najbliższym czasie mam biorę udział w dwóch podobnych konferencjach, też i o Rozwadowskim, ale też jeszcze w jednej, w których będę mówił szerzej właśnie też i o tych o Latyniku właśnie i o tych pozostałych generałach, tych wszystkich czynnikach, które grały istotną rolę. Tyle z mojej strony, nie chcę przedłużać, na końcu ewentualnie jakieś chętnie pytania do dyskusji, możemy sobie jak najbardziej na ten temat porozmawiać. Tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę.